momencie, kiedy zdarzałyby się takie strzały, które byłyby po koźle. Oleszkiewicz, dobra interwencja Adrianny Banaszkiewicz. O, szybko zaznaczyła swoją obecność na boisku Natalia Oleszkiewicz. Ostry kąt, zdecydowała się na strzał przy bliższym słupku, ale dobrze ustawiona Banaszkiewicz. Martyna Tryka, rusza Oleszkiewicz, czwórką teraz pogoń, Oleszkiewicz, jeszcze Oleszkiewicz i gol, 1-0. Ależ tam błąd popełniły defensorka i bramkarka pogoni Tczew. Odważnie, zdecydowanie i co najważniejsze dla Natalii Oleszkiewicz skutecznie sfinalizowała tę indywidualną akcję napastniczka pogoni. Szybko zaczęły szczecinianki to spotkanie intensywnie. Mieliśmy wcześniej akcję zakończoną strzałem Oleszkiewicz. Tam jeszcze Banaszkiewicz odbiła piłkę, ale tutaj nie miała szans na skuteczną interwencję. Zatrzymana Tobiczyk, ale jest dośrodkowanie na Sobal! O, świetnie powalczyła Sobal. No proszę Państwa, kolejna akcja do Oleszkiewicz. Oleszkiewicz 2-0. Jaden Cream. Dobra akcja po pogoni Szczecin. Najpierw Emilia Zdunek łatwo otworzyła sobie przestrzeń. Podała do lewej strony. No i później to już była formalność. Świetny początek szczecinianek. Zdunek. Czwórką atakują szczecinianki. Cream po lewej stronie, zagranie na prawą. Świetnie ta gra rozciągnięta do Giętkowskiej. Giętkowska 3-0. O, bardzo łatwo. Tu Zofia Giętkowska dostała idealną piłkę od Emilii Zdunek, a wszystko zaczęło się od wybicia Anny Palińskiej. Osamotniona Emilia Zdunek idealnym przyjęciem otworzyła sobie miejsce do tego, aby rozrzucić do boku. A za dużo przestrzeni, za dużo wolnego miejsca zostawiły gospodynie w tej akcji. Ponownie zostawiły za dużo miejsca. Z przodu Oleszkiewicz. Radochońska ładnie teraz ścięła do środka. Radochońska do Cream. Radochońska leży. Cream. Oleszkiewicz, słupek. Zdunek i broni Banaszkiewicz. O, ponownie tutaj było blisko, aby szczecinianki zdobyły bramkę. Najpierw Oleszkiewicz przyłożyła stopę, piłka trafiła w słupek, tu doskonale wypatrzyła ją Cream. Emilia Zdunek, Oleszkiewicz, po raz kolejny Banaszkiewicz na posterunku, jeszcze Cream, Oleszkiewicz, nie, Banaszkiewicz. Miałem wrażenie, że doskoczy tam Natalia Oleszkiewicz, natomiast po raz kolejny taki moment zawahania w komunikacji. Radochońska. Wróciła za nią Katowicz, tymczasem Radochońska, niepewna interwencja Banaszkiewicz. Seybert, Oleszkiewicz nie ma spalonego, piłka wraca do Seybert. Seybert, Giętkowska, tym razem bardzo dobra interwencja Adrianny Banaszkiewicz. Katowicz, Korda. Dwie koleżanki w polu karnym, zagranie do Sobal. Jaka decyzja, pani arbiter, rzut karny. A zatem przewinienie Brodzik. No, za moment zobaczymy sobie, co tam się wydarzyło. Musiało być trzymanie, moim zdaniem, przy przyjęciu piłki. Takim kierunkowym, bo ustawiała się do strzału Magdalena Sobal. Magdalena Sobal, 2 minuty doliczone, ten czas już wystartował. Szansa na strzelenie pierwszej bramki dla gospodyń w tym spotkaniu. A zatem Anna Palińska, czy po raz 8 w tym sezonie? Magdalena Sobal! Pod poprzeczkę! W swoim stylu Magdalena Sobal. Tak wykonuje rzuty karne, mocno, na siłę. No i co najważniejsze dla niej, skutecznie. Giętkowska nie ma spalonego. 3 koleżanki w polu karnym. Giętkowska, mnóstwo miejsca zostawiły jej Tczewianki. Oleszkiewicz, Oleszkiewicz, rzut karny. Rzut karny. O, prosty błąd popełniła Weronika Andrzejewska. No jak przy tym karnym dla gospodyń można było dyskutować, tak tutaj myślę, że nie będziemy mieć wątpliwości. Przypadkowy, ale jednak faul Andrzejewskiej. Adrianna Banaszkiewicz, Zdunek, 4 do 1, numer 100. Seybert.
Seibert, świetna wrzutka! Kończyła strzałem Oleszkiewicz. A doskonała okazja. Dobrze wypatrzyła Natalia Oleszkiewicz. Zdunek, przed nią trzy koleżanki z zespołu i trzy rywalki. Ależ to świetnie rozdała na lewą stronę Emilia Zdunek. Jalen Cream, Cream! Odchyliła się przy oddawaniu strzału, natomiast ponownie skanowanie przestrzeni, skanowanie otoczenia, jak chwaliłam za to Seibert. Brodzik, Emilia Zdunek, nie ma spalonego. Ale też powrót, Tobiczyk, Zdunek do środka, Garbowska! Gol samobójczy Banaszkiewicz. O, dobra dynamika przy włączeniu się Garbowskiej w tej akcji, dobra współpraca z Emilią Zdunek. Trochę przypadku, ale najważniejsze dla Pogoni Szczecin, że na koniec ta akcja okazała się skuteczna. I wczoraj obchodziła urodziny Zuzanna Radochońska i proszę popatrzeć, Oleszkiewicz! Poprzeczka, obita poprzeczka i obity słupek w pierwszej połowie przez Natalię Oleszkiewicz. Ależ blisko była Oleszkiewicza, ale trzeba pochwalić Radochońską za wyprowadzenie tej akcji. Piłka cięta, którą łatwo skontrować. Michalczyk, Martyna Brodzik. Brodzik. Mogą być bardzo zadowoleni z tego, jak układa się piłkarska jesień. Garbowska, Tyguś, za mocna ta wrzutka na Oleszkiewicz, Okoniewska, Okoniewska, Oleszkiewicz, 6-1, 12 bramka w sezonie, asysta Okoniewski. O, przyłożyła głowę Natalia Oleszkiewicz, ale też dostała świetne, idealne podanie od Korneli Okoniewskiej, która spojrzała, przymierzyła i doskonale obsłużyła Oleszkiewicz. I koniec meczu, proszę Państwa, zatem Pogoń Tczew 1, Pogoń Szczecin 6, lider tabeli, pewnie wygrywa wyjazdowe spotkanie na te...